Witajcie wszyscy. Z tej strony znowu Starkie i widzimy się w Don't Starve Shipwrecked. Otóż od ostatniego czasu minęło bardzo dużo, powiedzmy właśnie godzin. W sumie od ostatniego spotkania naszego wspólnego tutaj. No ale na szczęście miałem okazję, po prostu parę sekund, dobra, minut, sekund trochę przesada, na przypomnienie sobie co i jak i stwierdziłem, że w sumie przydałoby się ogarnąć więcej kijków, ogarnąć garnek, rozbudować bazę i może w końcu na jakieś większe podróże czy coś. To chyba jest jedyna rzecz, której na obecny moment jeszcze nie wykonałem i powinienem po prostu się przygotować. W sumie to tyle, co mogę powiedzieć na bazie tego, co wspominałem sobie z poprzedniego odcinka i ogólnie z tego, co sam wywnioskowałem. No, może jeszcze poza faktem, że jednak nasza tutaj Walani kiepsko radzi sobie teraz z żywnością. Mamy tylko grzyby i mięso potwora. Co tak naprawdę nie daje nam wizji na przyszłość, więc może zamiast zastanawiać się nad wszystkim, nad sensem istnienia i innymi takimi rzeczami, stawiamy deskę i powinienem próbować trochę, no, nazbierać wodnych chwastów, znaleźć jakąś wyspę, na której będzie to trawa czy cokolwiek. Jak trawa? Ja potrzebuję patyków, nie trawy. Ale dobra. No więc, po ostatnich, jakby to nazwać, zmaganiach w Darkest Dungeon stwierdziłem, że jednak mówię trochę za szybko. Dlatego też nie zdziwcie się, jeśli dzisiaj będę dużo wolniej mówił. No ale jednak chciałbym, by było to całkowicie zrozumiałe, a nie powiedzmy, że jedno na 20 słów. No, rozumiecie, jest całkowicie nie do odczytu czy coś. Tak więc, no, możliwe, że będę właśnie się mniej odzywał, a jeśli będę mówił, to no trochę wolniejszym tempie. I mam nadzieję, że tym razem lepiej będzie to wychwytywał mikrofon sam w sobie i że będzie dało się zrozumieć wszystko. A póki co płyniemy z falami. Tak najbezpieczniej, może znajdziemy jakąś kolejną wyspę. I sądząc po kolorze, no, tych tutaj, no, wody, tak, chyba to można nazwać wodą, zresztą nie wiem, możliwe, że gdzieś tu w pobliżu jest. Bo była mielizna, czy jakiś tak się nazywał ten teren? Albo to po prostu jest na środku oceanu bez powodu. Taka opcja też możliwa. O, proszę. Dolfin. Delfinki. I mamy wyspę. Wulkaniczna. Więc z moich doświadczeń dawnych mogę teraz wspomnieć, bo tak sobie ostatnio trochę, bo wspominałem odnośnie do Don't Starve właśnie to, co już wiedziałem kiedyś. Znalazłem nawet jakieś tam moje dawne, no, może nie tyle co notatki, co takie spostrzeżenia. 17 głodu, super. Chyba trzeba będzie zeżreć mięso potwora. No ale kontynuując właśnie, i małe spostrzeżenia z dawnych czasów. Trochę tam pomyślałem, przypomniałem sobie, że te tereny są super niebezpieczne, te wulkaniczne. Nie mówię tylko o gejzerach, które już chyba można było zauważyć, nie pamiętam tylko jaką postacią w tym czasie grałem. A o dodatkowych zagrożeniach, które występują trochę później. I znowu mogę przyznać jeszcze, że zapomniałem zainstalować moda, który pozwoliłby mi widzieć wskaźnik postępu pór roku. A tak na razie to niestety znowu muszę zdać się na to, że nie pamiętam, kiedy się zmienia pora roku i prawdopodobnie skończy się to tym, że jak zwykle będę nieprzygotowany, stracę wszystko, zginę czy cokolwiek innego tego typu. Więc no. Hmm. 20 życia, tutaj 3 życia i 10 z psychiki. Już dobra, mam nasiona, więc jeszcze przez chwilę będę mógł chyba odpuścić sobie szczerze to wszystko. Przez wszystko oczywiście mam na myśli jedzenie mięsa potworów. I muszę przyznać, że tę wyspę warto będzie zapamiętać. Pełno traw, pełno patyków. Może jest trochę odległa,
Ale jednak zrobi się potem lepszą łódkę. I w sumie największe problemy się zażegnają. Ile jeszcze tego mam? Niestety byłem zmuszony. I tak jeszcze, póki pamiętam, to jak wrócimy na wyspę naszą ojczystą, czy matczynną, w sumie jak to tak zwał, no po prostu rozumiecie, tam gdzie mamy bazę, to prawdopodobnie będę musiał zastawić tam jakieś linie obrony. Może zbudujemy ściany, co prawda trawiaste nie są zbyt dobre, a no. Nie wiem, czy są jakieś inne. Są w sumie deskowe. Jeśli zbieramy drewno, to będę mógł je postawić. Może jakieś kamienne też istnieją. I przy okazji też właśnie jakąś zbroję. Dzidę. Po prostu nie chcę mieć takich problemów jak ostatnio. Z tym, że... Co to było? No tak. Nie miałem żadnej obrony i wszelkiej maści potworu, podobne stworzenia. Czy to krokodyle, czy to... wąże trujące, czy cokolwiek innego. Po prostu mnie ubijało w sekundę. No i standardowo oczywiście monster, co drugi dzień będzie. Przynajmniej ja się postaram, ale jak mówiłem, już nader kreszczy, czyli też powtórzę. Ostatnio jestem strasznie zaltany z powodów rodzinnych. Nie będę się zagłębiał co i jak, bo o takich rzeczach nie powinno się mówić na, no, na forum publicznym. Oraz no, też szkoła. Dużo czasu mi ostatnio zajmuje. Super. Wiecie co? Nie, no ja muszę chociaż te dwie porcje potwornego mięsa zeżrzeć. O, świeci. No więc wracamy w takim krytycznym stanie, można wręcz powiedzieć, do... No w sumie do domu. Na naszą wyspę czy coś. Miejmy nadzieję tylko, że... mam światła z pochodni jest wystarczająco dużo, żebym ominął falę. Poznając moje możliwości, to wszystko może się zdarzyć. A jednak chciałbym jeszcze przeżyć chociaż ten dzień. O! Jakiś bug. Albo... fart. Okej, nie zgasła. I mam nadzieję, że tak się do końca stanie. Że wytrzyma jeszcze chwilę ta pochodnia. Dobra, wytrzymała. Koniec. Nie będę jej więcej używał. Biorę moją siekierę do ręki i w sumie wróciliśmy na wyspę. Mamy żarcie. Niestety nie traktowane jako mięso, więc tak czy siak. Meatballsów raczej z tego nie zrobię. Ani żadnych innych potężnych potraw, których nie pamiętam jak się tworzy. No, ale jednak może uda się chociaż garnek postawić. A jak będzie garnek, to już reszta nie jest aż takim wielkim problemem. I proszę, garnek. Jest! Dobra, więc teraz... A nie, musi być jedno potworne mięso tylko. Tak, dwa dają monster lasagne. Dobra, gotuj się, a ja w tym czasie w sumie... Może ogarnę już to, o czym mówiłem, czyli jakieś tam podstawowo defensywne rzeczy. Ile potrzeba było lin na dzidę? Dobra, dzida jest i teraz jeszcze odziana koszula. Dwie liny i 8 drewna. No jasne, bo jakby mogło mi wystarczyć wszystkiego, żeby od razu wykrafcić. I mamy klopsiki, więc będziemy żyć. Nie umrzemy z głodu. Przynajmniej jeszcze teraz. Przełem wąża. I nie wiem, czy się z tego powodu cieszę, czy jednak martwię. O, pierogi! Ja nie pamiętałem, że da się je wykrafcić. No ale... Jak mówiłem, Don't Starve, nie gram za dużo. Konkretnie można powiedzieć, że gram, ale nie gram. No, rozumiecie, chyba nie muszę się tłumaczyć do końca. A jeśli muszę, to może kiedyś to wytłumaczę, ale na razie... Powiedzmy, że nie mam ochoty. I w sumie pora zapewnić sobie dostawę żarcia. Postaci pająków. No chodź, pająk. Chodź, chodź. Kici, kici.
Idziemy parować na pająki dla mięsa. Co dostaję? Jedną. Chyba były tu jeszcze jakieś kokony. Nawet z podejrzanej mapce, zanim będę szukał. Tak, nawet dwa. Ryzykowne. No ale jednak mięso jest ważniejsze niż te, powiedzmy, ryzyko śmierci spowodowanej pająkiem. W szczególności pojedynczym. I znowu nie dostałem mięsa. Coś mówi, że to nie będzie takie proste, żeby zwyciężyć z nimi. Nie. Nie, trującego pająka to ja nie chcę. Idźcie, idź sobie. Super. Czemu zawsze ja muszę trafić na coś, co jest zatrute akurat? Dobra, także wiem już, co będzie moim następnym celem. Zżarli moje mięso. Dobra. Ale kontynuując. Już widzę, że tu jest zatruty pająk, więc zanim tu będę przychodził po raz kolejny, muszę mieć muszelkowe ubranie. Które nie pamiętam, jak się krafci w kontekście... Dwa wodne chwasty, 10 muszli, jedna lina. Tak chyba największym problemem będą, szczerze, nie wiem, czy muszle, czy wodne chwasty. Ale problemów trochę będzie. Dobra. Jeszcze jedne klopsy na zapas. A ile mam materiału na nie? No i chyba mogę zostawić jakieś zbędne rzeczy typu to. Nie, to jest bardzo przydatne. Nitrę, złoto. No, czy złoto jest mi potrzebne? Nie. Nie na wyprawie przynajmniej. No, nawet nie wiem, po co sadzę te drzewa, no ale... Niech będzie, że kiedyś będę miał tutaj jakieś korzyści z tego. Dzień się kończy, więc... Może to nie jest dobry pomysł, żeby wypływać gdzieś daleko. No... Ale wodne chwasty są blisko. Więc po wodne chwasty akurat możemy popłynąć. Tak swoją drogą mam nadzieję, że nie mówię za szybko, bo jednak nie potrafię tego wykryć samemu. A jak mówiłem, zależy mi na tym, żeby jednak przekaz, który no... Sam sobie przekazuję, tak wiem, przekaz przekazywać masło maślane. W formie głosowej właśnie na odcinkach, no żeby był zrozumiały, a nie żeby było tak jak ostatnio. I żeby nie było, podziwiam osoby, które potrafią mówić na tyle szybko, żeby nie wydawało się to dziwnie wolne. Jednocześnie takie, które właśnie... No, mówią wszystko w tak wyraźny sposób, że... Zresztą zobaczcie sobie jakiegokolwiek bardziej ambitnego youtubera, że tak to nazwę. Każdy z nich mówi w taki sposób, że wszystko jest zrozumiałe, a jednocześnie jest dosyć szybko. Co nie ukrywając, naprawdę mi zastanawia. Ale nie będę teraz się... W sumie używam słowa ale. Dobra więc, nie przedłużając, płyniemy po chwasty. Może ewentualnie zahaczymy jakąś inną wyspę w poszukiwaniu muszli. Z tego co pamiętam, to meduzy były nawet przydatne, takie w formie żarcia. Chociaż nie chcę z nimi walczyć, bo... No, zaatakowanie meduzy często kończy się porażeniem prądem, porażenie prądem często kończy się śmiercią, a śmierć kończy się śmiercią. W sumie śmierć wiąże się ze śmiercią, co jednak nie jest zbyt przyjemne, patrząc na cały kształt sytuacji. I też to, że... Chciałbym jednak udowodnić moje umiejętności i pożyć trochę dłużej niż... Niespełna dwa sezony. Co prawda, nie jestem może jakimś tam... Też noobem całkowicie, bo znam ludzi, którzy nawet... Powiedzmy, że pierwszego sezonu, czyli tam w tym przypadku to jest chyba... Spokojny, czy tam nie wiem jak go nazwać, nie znam nazw tych tutaj profesjonalnych po swojemu mogę nazwać. Czyli ten po prostu standardowy, potem mamy... Potem jest... I... Potem był wieczny, mokry i bodajże
Chociaż niego nie chciałbym za bardzo spoilować ze względu na jego, powiedzmy, no, odmienność całkowitą od reszty. Skąd ja miałem drugą pochodnię? Czy naprawdę byłem aż takim ślepcem? Dobra. Czekam już z pochodniami. Nie chcę po prostu, rozumiecie, marnować nie kamienia, jest co dzisiaj ze mną. No patyków, czy chociażby traw, których nie mam jakoś super dużo na rozpalenie ognia. Chociaż kiedy mam pochodnie. I tak swoją drogą przydałoby się zobaczyć, co by się jeszcze przydało ogarnąć tak w miarę szybko. A to może bliżej tutaj. Dobra, zobaczmy. Dojdę i nest. Nie no. Powiem szczerze, że ptaków dodo jeszcze nie chcę. Istik. Nawet nie wiem co to za bardzo. Dobra, wiecie, przejrzę może sobie najlepiej recepty, tak już można powiedzieć tego wieczoru. Wszystko wieczoru oczywiście mam na myśli, jak już będzie, no, trochę ciemniej na horyzoncie i po prostu będę kończył odcinek. No chodź, pająk. Znowu są jedwabie. W takim wypadku jestem chyba skłonny nawet powiedzieć, że wiem, co będę musiał stworzyć z tych jedwabi. Jednak są dwie rzeczy, które są bardzo cenne. Pierwsze... My to, ale do tego potrzeba jeszcze innych materiałów i... No, ubrań, które są, powiedzmy... No, istotne. Dla przetrwania czy coś. Po drugie... No, cylinder, super, po prostu mocne odzyskiwanie psychiki. I jednocześnie nie niszczy się, kiedy leży, dajmy na to w skrzynce. Albo... To jest... No właśnie. Tam to nie do końca wiem co to... Chociaż podejrzewam, że to będzie jakiś hamak. A tu jest namiot. I niestety potrzeba maszyny alchemicznej, więc... Dzisiejszym przedsięwzięciem mogłoby być skonstruowanie tego. Dobra, dwie skały. Tam dwie po prostu cegły. Czy jakoś tam inaczej, nie wiem jak to nazwać. Co jeszcze? A nie, przepraszam, więcej, jeszcze Alchemical Ludat. A one wymagały... A nie, Electrical, nie Alchemical, okej. No jasne. To jeszcze dwa kamienie. Mam jakąś siekierę? Nope. Więc jednak bierzemy nową siekierę. I teraz drewno na deski. Jeśli zdobędę ten Alchemy Engine, powinno być dużo lepiej. Oczywiście, dużo lepiej to... Serio? Czy ty, gro, chcesz mi coś w ten sposób przekazać? Nie, nie. To było zbyt proste. Mówię wam szczerze, nie wierzę, że to naprawdę był pełen wonusz. Brawo, ja klikam nie na to, co trzeba. No ale ten trujący wonusz w pełni sił, bo jednak no... Trzy uderzenia i po nim? Nie, to może zasługa dzidy, bo tak dawno jej nie używałem, że no... Mogłem trochę się zapomnieć co do jej użyteczności. No ale jednak, tak czy siak... Ja spotkałem zatrutego zwierza. Ubiłem go. Nie zostałem zatrutym. Nie, to aż zbyt nieprawdopodobne jak na mnie. Uznaję, że po prostu gra się zepsuła i coś jest nie tak. No, to chyba będzie najsensowniejsze wytłumaczenie. Ile trzeba było desek? Mam nadzieję, że dwie. Chociaż sądząc po tym, że... R.
Jasne. No, nawet nie wiem, co mam na ten temat mówić. Poza tym, że no. Najłatwiej byłoby to określić mianem życiem, nie mnie. Dobra. Kolejne drzewo. I proszę, tym razem bez niespodzianek. No chyba, że niespodzianką będzie jajko, to wtedy z chęcią przyjmę, będą pierogi gotować. No i oczywiście, kolejny zatruty wonór. No dziab. Raz, dwa, trzy. A, faktycznie. Naprawdę ta dzida musi być aż taka mocna, że się nie muszę bać zatrutych węży. Chyba dzida będzie teraz podstawą każdej mojej po prostu rozgrywki. Nieważne jakie bronie będę miał czy coś, przy praktyce zawsze będę musiał mieć ze sobą dzidę. No chyba, żebym zdobył miecz z tej mieczoryby, która mnie już niejednokrotnie próbowała zabić. Chyba nazywa się miecznik, coś takiego? Nie wiem, ja się nie znam. Wiem tylko, że tutaj nosi nazwę swordfish, czyli mieczoryba. Dla tych, którzy nie ogarniają, jak się wymawia po angielsku, to mogę powiedzieć, jak to się pisze. Sword, wiecie, sywy, oryd, fisch. A wiem, że no parę osób przynajmniej tutaj nie ogarnia w ogóle angielskiego, więc no. Co nie, po co ja tak gadam? Nie wiem. Ale tak ciek. Nawet jeśli bym miał tamtą broń, czy cokolwiek innego, dzidę warto mieć na zapas. I panie i panowie. Alchemy Engine, czy Mengine, nie wiem jak to powiedzieć prawidłowo. No i jest dostęp do złotych narzędzi. Nie wiem po co mi jakiś tam coś. Czy tutaj coś nowego, czy tutaj coś powstało ważnego. Obsydianowe ognisko, okej. I w sumie to... Nie wiem, czy coś jeszcze ważnego tutaj da się zauważyć, czy zaobserwować. Meatballs gotujemy. I teraz, kiedy jest ostatnia taka chwila właśnie, to mogę zobaczyć, czy są jakieś ważne recepty. Oczywiście są takie istotniejsze, mniej istotne. W ogóle do tej pory nie byłem świadom tego, że tutaj zmienili receptę na to coś. Że coś zamiast tego standardowego jest takie pirackie. Chociaż może standardowe też jest, chociaż nie ma co się dziwić, że mogli to zamienić. Mamy pełnię. No a więc dobra, dzisiaj wyjątkowo odcinek będzie odrobinę dłuższy ze względu na pełnię, o której oczywiście nie pamiętałem. Po prostu polujemy sobie na pająki. Może zbieram materiały na wszystko, co chciałem. O, niebieski grzyb. Nie wiem, czy niebieskie grzyby były do czegoś przydatne. Ale zawsze można zwracać do garnka przynajmniej. Tak w ogóle mnie zastanawia, czemu ja nigdy nie jestem w stanie zapamiętać, że jest pełnia danego dnia. Dobra. To niech będzie ten grzyb. Jeszcze pół mięsistości wyszłoby spicy, czyli... Ale ja wolę meatballsy. Dużo skuteczniejsze. Przynajmniej w odnowieniu głodu. I... w sumie to już można powiedzieć, że tyle, więc mam nadzieję, że wam się podobało. Zaczyna się pora wiatrowa. Super. No więc tak, na następny odcinek mój cel to zbudować... chimney. A na zakończenie już dzisiejszego odcinka i w ogóle meatballsy, no i do zobaczenia już na niedługo. Hej!